Tereny dzisiejszej Francji stały się w ostatnim stuleciu przed naszą erą terenem walk, które przeszły do historii jako wojny galijskie. Galię zamieszkiwały ludy celtyckie i Galowie. Żyzna kraina, której mieszkańcy zajmowali się hodowlą i rolnictwem, zamieszkiwana była przez liczne plemiona, które często zbrojnie rywalizowały ze sobą. Około 71 roku przed naszą erą Germanie z plemienia Swebów przekroczyli Ren, wezwani przez celtyckich Sekwanów do pomocy w wojnie przeciw Eduom. Wódz germański Ariovist pokonał w 61 roku przed naszą erą Eduów, osiedlając się następnie w Galii, okupując część ziemi Sekwanów. Wrócimy jeszcze później do Germanów i ich wodza Ariovisty. Tymczasem w Rzymie na szczeblach kariery pnie się młody Juliusz Cezar, ambitny polityk. W roku 60 przed naszą erą Cezar zawarł pierwszy triumvirat. Tajne porozumienie z konsulem Gajuszem Pompejuszem i Markiem Licyniuszem Krasusem, dzięki czemu został wybrany na konsula w roku 59 przed naszą erą. Potem został namiestnikiem Galii Przedalpejskiej oraz Galii Narbońskiej. Ta ostatnia kusiła Cezara możliwością prowadzenia tak potrzebnych mu kampanii wojen w zdobywaniu pieniędzy. Cezar potrzebował pretekstu, by rozpocząć podbój Galii. Taka sytuacja się natrafiła. Plemiona Helwetów naciskane przez plemiona germańskie próbuje przedostać się do Akwitanii. To doskonały pretekst do podboju Galii. Cezar w dwóch bitwach pokonuje Helwetów. Kolejnym zagrożeniem są Germanie, okupujący tereny Eduów i Sekwonów. Galowie proszą o pomoc Cezara. Kolejny cios spada na Swebów pod wodzą Ariovista. Bitwa u stóp Wogezów.
Po pokonaniu Germanów Sekwanie przyjmują swojego wyzwoliciela, wpuszczając Cezara jak lisa do kurnika. Cezar pozostawia w Galii legiony na leża zimowe, co zaczyna niepokoić plemiona belgijskie na północy. W 57 roku przed naszą erą rozpoczyna się wojna z Belgami. Część plemion poddaje się protektorowi Rzymu, część walczy, lecz zdyscyplinowana armia rzymska jest niepokonana. Na początku 56 roku przed naszą erą wydaje się, że Galia jest podbita, lecz nadmorskie plemiona wszczynają bunt zakończony bitwą morską w zatoce Moriam. Rzym triumfuje. Galowi nie potrafią się zjednoczyć. Dzięki sojuszom, petrartakcjom i sile militarnej Galia wpada w ręce Wilczego Miasta. W 52 roku przed naszą erą Vercingetorix, galijski wódz z plemienia Arwarów, jednoczy do walki plemiona galijskie. Rozpoczyna się powstanie. Vercingetorix okazuje się świetnym strategiem i przywódcą. Pierwszym krokiem jest zablokowanie szlaków komunikacyjnych z Italią. Powstańcy próbują wciągnąć do powstania plemiona południowej Galii. Rzymianie wzmacniają militarnie ten rejon, zapobiegając kolejnym buntom. Cezar uderza na Arwarów, następnie rusza na północ, zdobywając kolejne osady. Vercingetorix wie, że sukces Cezara opiera się na szlakach zaopatrzenia. Galowie nie mają szans w walnej w starciu. Rozpoczyna się wojna podjazdowa. Vercingetorix każe palić zapasy, furaż i żywność na trasie przemarszu Rzymian. Płoną całe osady. Taktyka spalonej ziemi zmusza Rzymian do oblężenia Avaricum, największego centrum handlu zbożem w całej Galii. Wygłodniałe legiony zdobywają osadę. W ręce Cezara wpadają zapasy, ratując jego armię. Rzymianie ruszają na południe, podejmują próbę zdobycia stolicy Awarów, Gergowie. Tu ponoszą klęskę, odstępując od oblężenia. Po niepomyślnej kampanii w kraju Awarów, Cezar znalazł się w trudnej sytuacji geostrategicznej. Wypróbowane dotąd swej wierności potężne plemię Eduów przystąpiło do powstania pod wodzą Vercingetorixa. Jego przywództwo zatwierdzono na ogólnogalijskim zgromadzeniu w stolicy Eduów w Oppidum Birbect. Galowie dysponują znacznie liczniejszą jazdą, która po zablokowaniu wszystkich dróg do rzymskiej prowincji w Galii Zaalpejskiej uniemożliwiają dotarcie jakichkolwiek posiłków dla Rzymian.
Cezar rozpoczyna morderczy bój o odblokowanie prowincji. Lipiec 52 roku przed naszą erą. Vercingetorix wycofuje się do Alezji. Rzymskie legiony podążają za nim. Rozpoczyna się oblężenie twierdzy. Rzymianie budują wokół miasta pas umocnień 15 km, odcinając Oppidum. 50 tysięcy Rzymian blokuje Alezję. Vercingetorix odsyła z miasta jazdę, która ma sprowadzić odsiecz. Cezar musi wybudować drugi zewnętrzny mur, 20 km umocnień, by powstrzymać Galów idących na odsiecz Alezji. Pod koniec sierpnia pod twierdzę przybywa z odsieczą 250 tysięcy Galów. Plemiona galijskie wyznaczają czterech wodzów zamiast jednego, co utrudnia podejmowanie decyzji. Pierwszy szturm zostaje odparty. Cezar broni się za murem zewnętrznym i wewnętrznym. Z Alezji przeprowadzane są kontrataki wspomagające odsiecz. Drugiego dnia następuje nocny szturm. Bez powodzenia, odparty również przez Rzymian. Dopiero trzeciego dnia Galowie rozpoznają teren, podejmując decyzję ataku na słabsze umocnione wzgórze Rea. 60 tysięcy Galów atakuje ten odcinek. Vercingetorix odciąga część wojsk rzymskich na innych kierunkach. Rzymianie są w tarapatach. Obrona zaczyna pękać. Cezar decyduje się na manewr jazdy, który wychodzi na tyły Galów koło wzgórza Rea. Wśród Galów wybucha panika, co sprzyja rzezi. 200 tysięcy Galów gotowych do ostatecznego natarcia pod wodzą Eduów wycofuje się, niepowstrzymywanych przez swoich wodzów. Czyżby Eduowie obawiali się potęgi Vercingetorixa po zwycięstwie pod Alezją? Twierdza kapituluje. Vercingetorix oddaje się w ręce Cezara. To koniec powstania, bogowie byli po stronie Rzymu. Po 6 latach w niewoli w Rzymie wódz Awarów zostaje uduszony w rzymskich lochach. Galia trafia na 400 lat w ręce Imperium Rzymskiego.